Witam wszystkich na moim skromnym warsztacie. Dzisiaj taki pacjent się trafił do rozebrania. Podgrzewacz wodny. Nieduży. Zobaczymy, co tam w środku jest. Drugiej śrubki już nie ma. Trzeba go podważyć. Plastik pójdzie do plastiku. Co my tu mamy? O, nawet srebro chyba będzie. To są chyba śrubki mosiężne. Mosiężne. Pójdzie do mosiądzu. Styki srebrne. Proszę bardzo, styki srebrne. Czyli w takim podgrzewaczu małym nawet srebro jest. Tutaj tak samo. Odkręcimy to. Gdzieś mi uciekła siódemka. Jest i siódemka. I proszę bardzo, styki srebrne. W takim małym podgrzewaczu. A takie duże. No nie całkiem srebrne, bo na miedzi, ale srebrne. Zobaczymy, co dalej. Co tu można odzyskać z niego jeszcze? Musimy śrubokręcik wziąć, bo nasadka nie wchodzi do środka. Śrubki do śrubek, śrubki się zawsze sprzedadzą. Odkręcone. Tu jest jakaś membranka. Zgadza się. Nawet kawałek mosiądza. I kawałek mosiądzu w membrance. Tu jest plastik. Plastik do plastiku wyrzucimy. Co tu jeszcze jest ciekawego? Kabelki. Kabelki powykręcamy, komuś się wyślę. Został plastik sam. Pójdzie do plastiku. A tu co mamy? To już chyba sam plastik jest. Śrubki tylko.
Śrubki wyciągniemy. Śrubki się zawsze przydadzą. Znaczy, no nie zawsze, ale czasami taki śrubek się szuka. I trzeba jechać kupić. A tak to gdzieś będą leżeć sobie. Oczywiście, które będą uszkodzone, to się wyrzuci. Tu jeszcze coś jest mosiężnego. Ale tego już się chyba nie da rozebrać, ale raczej nie, da się. Ale to już jest zalane całkowicie. To tak samo pójdzie do plastiku. Kabelek, tak jak mówiłem, komuś wyślemy, jak będzie więcej. Zobaczymy, co tu jest. Tu pewnie grzałki są. No i jest grzałka. Spiralka jakaś. Tu jakieś plastikowe zabezpieczenia. No i proszę bardzo, tu jest sam plastik został. Pójdzie do plastiku. Grzałka jest pewnie stalowa, ale śrubki są mosiężne. Odetniemy je. To pójdzie do metalu. Co tu jeszcze mamy? Dwie śrubki plastik. Plastik do plastiku. Pozbieramy wszystkie śrubki. A najlepiej to magnesikiem. Proszę bardzo. To są mosiężne podkładki, nakrętki. Takie mosiężne też warto zostawić. One nie rdzewieją nawet do samochodu, gdzieś do auta, do motoru. Bo nie zerdzewieją. No i proszę bardzo. Cztery styki srebra. Kiedyś może odzyskamy z tego srebro, odpalimy, czy coś takiego. Zobaczymy, jak to będzie szło. Także niewiele z takiego podgrzewacza. Parę kawałków mosiądzu. Ale jest i srebro. No i oczywiście kabelek miedziany. Tyle na dziś. Dziękuję bardzo. Pozdrowionka dla wszystkich. I do następnego razu. I jeszcze taka mała dogrywka. To, co się okazało, że tu kawałek mosiądzu jest. Rozciąłem. Nakrętki tak samo. Jeszcze dwie tulejki mosiężne do mosiądzu. Dziękuję i pozdrawiam.